Możecie być, towarzysze, przekonani, że my tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Serwa. Ja serdecznie wszystko pierdolę, panie majorze. I wszystkich. Proszę państwa, 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce kongres. Musicie uwierzyć na wszelką cenę. Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza inwazja. Śpiewa piosenkarz, że Walensa odejdzie. Ja chciałem, chcę, tylko że oni nie pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawczej. Ale to nie ten piosenkarz. Ty uważasz, że jest inteligentniejszy, to niech pomyśli, że to nie ja. Pomóżmy Walensie lepiej to zrobić. Łatwiej się co? No, bo się łatwiej Szanowni panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo. Społeczeństwo. Kontestacja. Konserwa. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! Precz z komuną! Teraz i zawsze. Witamy bardzo serdecznie na naszej antenie naszego gościa Grzegorza Brauna. Witam. Szczęść Boże wszystkim. Chyba nie trzeba pana przedstawiać, ale no jednak zrobimy wyjątek dla osób, które mogą pana nie znać. Jest pan reżyserem, publicystą, twórcą takich filmów jak Eugenika w imię postępu, Towarzysz generał idzie na wojnę o Wojciechu Jaruzelskim, czy programu Errata do biografii, w której ujawniał pan agenturalne wątki w życiorysach znanych Polaków. Ostatnio zajął się panem TVN. Po 2 miesiącach wygrzebał wypowiedź z klubu Ronina, gdzie wskazywał pan, iż zdradę trzeba karać. No może najpierw jeszcze do tej filmografii taki przypis, że w cyklu Errata do biografii to ja jestem zaledwie współautorem, współtwórcą. On został obmyślony i wprawiony w ruch przez mojego kolegę reżysera i producenta Roberta Kaczmarka, z którym również jestem współautorem takich filmów jak Towarzysz generał czy Towarzysz generał idzie na wojnę. To takie zastrzeżenie, no bo właśnie nie wszystkie przypisywane filmuję przecież tylko własnym nazwiskiem, a poza tym w ogóle robienie filmów to jest kolektywna praca, więc no, zawsze chętnie przypominam, że filmu się nie robi samemu za biurkę. A co do tych ostatnich dni i godzin, no cóż, no to taka jest metoda, no huzia na juzia, trwa sezon polowań na jakichś groźnych terrorystów, faszystów, no i ktoś tutaj mnie próbuje wmontować w taki konkurs piękności. Czy ja się do tego nadaję? No, bardzo chciałbym, żeby mi przynajmniej tę łaskę
wyrządzono, żeby z moimi wypowiedziami zapoznawać się in extenso i w naturalnym kontekście. A bardzo proszę, upraszam, nie zdawać się tylko, nie polegać na selektywnych, manipulatorskich wyborach z mojej publicystyki, czy też gawędziarskiej działalności, tych wyborach, jakich dokonują centra propagandy antypolskiej, takie jak Gwiazda Śmierci z ulicy Czerskiej w Warszawie, czy Gwiazda Śmierci z ulicy Wiertniczej tamże. No, ja mam nadzieję, że TVN tym samym zrobił sobie strzał w stopę, bo jeżeli osoby zainteresowane spojrzą na całość tego wykładu, tej dyskusji, która była, umieszczaliśmy ją notabene wielokrotnie na konserwie, gdyż każdy głos z postaci, które tam dyskutowały, bardzo wiele wnosił i polecamy zapoznać się z całością wypowiedzi wszystkich uczestników wtedy. No i właśnie, w co się to wpisuje? Ta ostatnia bomba z niedzieli z TVN-u. Mianowicie, moim zdaniem najpierw była ekshumacja pani Anny Solidarność, Anny Walentynowicz, podczas której został pan zatrzymany i pod wpływem tutaj perswazji posłów i dziennikarzy uwolniony jeszcze podczas w ciągu kilku godzin. Ostatnio był pan znowu na procesie, w którym jest pan sądzony za to, iż rzekomo leżąc na ziemi, będąc skrępowanym, pobił pan czterech policjantów kilka lat temu. Czy co? Niezły wyczyn tak w ogóle. No, to gdyby właśnie to było prawdą, co oni tam w sądzie opowiadają, ci policjanci, co prokuratura wysmażyła. Gdyby to było prawdą, no to byłby wielki komplement dla mnie. To by oznaczało, że jestem jakimś nieprzeciętnym supermanem. Ja istotnie piąty rok już staję przed sądami w tej samej sprawie. Piąty rok to się ciągnie, a zaczęło się od tego, że to mnie policja poturbowała w 2008 roku. To mnie, notabene nie jako uczestnika demonstracji, ale jako obserwatora wydarzeń życia publicznego, mnie rzucili, jak to się mówi, na glebę, strącili okulary i zatrzymali na szereg godzin, po czym to ja się poskarżyłem na policję, poskarżyłem się urzędowo, formalnie. Sąd odrzucił moją skargę, a tymczasem mnie została nakręcona sprawa, która właśnie przed kolejnymi sądami, w kolejnych odsłonach, trwa już piąty rok. Serdecznie zapraszam w najbliższy czwartek i w następny czwartek będę stawał przed sądem we Wrocławiu. Tam prokuratura mnie oskarża o to, że rzekomo fizycznie i werbalnie napadłem jednego z tych policjantów i tam w akcie oskarżenia stoi czarno na białym, że miałem go znieważyć, używając określenia osiłek w kurteczce w kratkę. To naprawdę mam to w akcie oskarżenia. No i w tej chwili trwa ta sprawa po raz kolejny, no bo w kolejnych instancjach to się buja. Jest to oczywiście straszna strata czasu, no ale z drugiej strony jest to bardzo instruktażowe. No, gdyby ktoś naprawdę nie wiedział, co w trawie piszczy i w jakim państwie tutaj żyje, czy raczej co to jest za atrapa państwa, to z czym mamy do czynienia, no to zapraszam do sądu, bo tam można na wybranych przykładach lepiej się zorientować w dosyć szybkim tempie, co tu w trawie piszczy i co jest grane. No i w ciągu ostatniego miesiąca takie wydarzenia zdominowały medialną narrację. Najpierw Marsz Niepodległości to była nie wiadomo jaka ogromna ilość zamieszek, ogromne straty, tak telewizje przedstawiały, że
tam maszerowali bandyci. Potem wykryto Brunona K., który miał przeprowadzić zamach i jest to kuriozalne, grubymi nićmi szyte. I teraz dorzucono hasło, że znowu prawica tutaj nawołuje do zabijania czy do czegoś. No to jest szkoła jazdy stara jak świat. Przypomnę, że w 1926 roku, towarzysz Stalin i jego ludzie na Kremlu takie wydali polecenie, żeby Komintern, czyli międzynarodówka komunistyczna, czyli ówczesne narzędzie agresywnej polityki Związku Sowieckiego, żeby Komintern walczył z niepodległą Polską pod hasłem antyfaszyzmu, żeby polskich patriotów przedstawiać jako faszystów. No więc widać, że w kolejnym pokoleniu te wytyczne towarzysza Stalina dla Kominternu są realizowane. No, lubią się słuchać. To jest przecież wcale nie żadna figura literacka, to co tutaj buduje. No przecież na przykład rodzina Smolarów, to właśnie takie już są kolejne pokolenia. Odezwał się przecież parę tygodni temu z Paryża pan Piotr Smolar na łamach francuskiej gazety, jak to właśnie Polacy histeryzują po smoleńsku. I to podchwytuje krajowa agentura i krajowi zaprzańcy, zawsze pod takim hasłem, jak donosi prasa zachodnia, prawda? No bo któryś tam kolejny Smolar napisał we francuskim dzienniku. A rodzina Smolarów, no to właśnie są trzy pokolenia walki z niepodległością Polski. Przypomnę, że jego ojciec Aleksander to jest taki Michał Susłow, taki guru, taki ideolo tego obozu sierot po Unii Wolności, skupionego właśnie wokół Gwiazdy Śmierci z ulicy Czerskiej w Warszawie, Fundacja Batorego, Agora i temu podobne. No to on zdążył jeszcze w latach 60. być po prostu zwykłym aparatczykiem PZPR-owskim, czy raczej niezwykłym, bo na stołecznym uniwersytecie. Potem razem z bratem właśnie byli dyktatorami mód różnych na emigracji. Brat Eugeniusz do PZPR-u nie zdążył się już zapisać, ale za to na emigracji został kontaktem operacyjnym Departamentu Pierwszego MSW, czyli współpracownikiem wywiadu sowieckiego polskojęzycznego, będąc równocześnie szefem polskiej sekcji BBC. No i oni obydwaj są przecież synami Grzegorza Welhersza Smolara, który towarzyszowi Stalinowi służył jeszcze przed i w latach II wojny światowej i po II wojnie światowej. Umarł zresztą, dokonał żywota w państwie położonym w Palestynie. No ale taka to właśnie jest rodzina i takie to są tradycje i w związku z tym właśnie mamy teraz sezon polowań na polskich faszystów, po to, żeby po raz kolejny polski patriotyzm, polskie dążenia do samostanowienia, żeby utożsamić z chuligaństwem, bandyctwem i temu podobnym. W to wpisano pana wypowiedź sprzed 2 miesięcy. Jest to bardzo ciekawa wypowiedź dotycząca, jak należy skonstruować program niepodległościowy, jak zachować tę polskość na następne pokolenia. W 3 słowach można to skrócić do hasła Kościół, Szkoła, Strzelnica. Tak jest. Pan rozwinąć? Proszę panów, proszę państwa. Kościół, Szkoła, Strzelnica. Brzmi zaskakujące. To są trzy obiekty, proszę to rozumieć najdosłowniej, materialnie, praktycznie, ekonomicznie. To są trzy obiekty, trzy budynki, które każde polskie środowisko patriotyczne powinno sobie zabezpieczyć w najbliższym otoczeniu.
Tak? Co to znaczy zabezpieczyć Kościół? No, póki co oczywiście możemy wybrzydzać, grymasić na to, co tam mówią albo czego nie mówią nasi pasterze. No, często tutaj odczuwamy na tym odcinku różne tęsknoty i potrzeby nierealizowane, ale grymasy grymasami, a po prostu trzeba się zabrać za ratowanie własnego najbliższego księdza proboszcza, najbliższej parafii. Co to znaczy ratowanie? No, wyzwolenie z niewoli babilońskiej, z tej niewoli babilońskiej, w jaką Kościół popadł, uzależniając się od dotacji, od pensji dla katechetów. To jest ten sznurek, za który się potem ciągnie, targa, i to stawia w bardzo niekomfortowej sytuacji naszych pasterzy od szczebla tego najniższego aż po samą górę. No więc, jeżeli Polacy sami się nie zrzucą na to, żeby Kościół pokryć świeżą blachą, ogrzać w zimie, no to będzie musiał się ksiądz proboszcz, chce nie chce, o tę jakąś tam dotację babilońską starać. No więc musimy sami o niego zadbać, prawda? Na szczęście większość Polaków jest w tej komfortowej sytuacji, że nie muszą Kościoła od podstaw budować, prawda? Że nie muszą od fundamentu tego stawiać. Najczęściej ten Kościół już jest, no tylko trzeba o niego zadbać. Trzeba o niego zadbać, bo jak się chce grymasić, no to trzeba najpierw się do tego dołożyć. Teraz jak już ten Kościół stoi, no to o niego oparta powinna być szkoła. I to również w sensie bardzo dosłownym. Ta szkoła powinna być przez polskich patriotów, daj Boże katolików, powinna być utrzymywana, budowana, no bo jeżeli ktoś myśli, że z centrali w Warszawie za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji, nawet jakby tam jakieś personalne roszady nastąpiły, nawet jakby jakieś cuda nad urną nastąpiły i jakby tam doszli do władzy, prawda, jacyś polscy patrioci, to ten system jest Polsce i Kościołowi przeciwny. Polacy muszą własną szkołę sobie wystawić i samemu o nią zadbać, bo żaden minister z Warszawy nie zadba o to, żeby w tej szkole uczono o Polsce tak jak tego polska racja stanu wymaga. I, no i jak już się ma ten Kościół i się ma przy tym Kościele szkołę, to potem już jest wszystko bardzo proste, bo strzelnica to jest najmniejsza inwestycja, to jest najtańsza rzecz, to najprościej wystawić, to może być nawet z nieheblowanych desek, prawda, papą kryte. Oczywiście wszystkie normy bezpieczeństwa, no i na tej strzelnicy niech się Polacy spotykają, prawda? Niech się spotykają w niedzielne popołudnia, niekoniecznie prosto do galerii handlowej, ale właśnie ciocia czy tam babcia z wnuczkiem niech skoczą na strzelnicę wystrzelać paczkę z jakiejś tam małokalibrowej broni, amunicji, i do tego żadnych zezwoleń nie trzeba, prawda? Niech się Polacy spotykają na strzelnicy, niech to będzie miejsce spotkań towarzyskich. Oczywiście optymalnie jest, jak strzelnica jest przy piwiarni lub odwrotnie, to też jest fajnie, prawda? No po prostu bez tego się nie da. Bez tego nie będzie państwa. Kiedyś jak państwo polskie wróci, co daj Boże, no to będzie potrzebowało właśnie i żołnierzy, i policjantów, i swojej bezpieki będzie potrzebowało, prawda? I ktoś w tym wszystkim musi służyć i nie można zostawiać monopolu na umiejętność władania bronią palną kolegom prezydenta Komorowskiego czy premiera Pawlaka, tam z kółek strzeleckich. Trzeba, żeby Polacy wrócili do tej tradycji, a tradycja jest szczytna. 100 lat temu przecież ruch strzelecki, kiedy jeszcze się Polakom nie śniło o tym, że szybko ta wojna
powszechna ludu wybuchnie i że powstanie, zaistnieje koniunktura na Polskę znowu po stuletniej pauzie. Polakom się to nie śniło, ale na strzelnice chodzili. Jak przyszła chwila, jak się koniunktura wahnęła na naszą korzyść, no to było komu trzymać karabiny w rękach. I jeszcze takim tu się klasykiem podeprę. W 1931 roku nie kto inny jak Jerzy Giedroyć napisał taki tekścik do pisemka Młodzieży Mocarstwowej, z którym wtedy współpracował, działał w takiej organizacji mocarstwowej i napisał taki artykulik: każdy oddział musi mieć strzelnicę, tak? Jerzy Giedroyć, kultura paryska, tak? Arbiter elegancji, przecież i Adam Michnik, i nawet w pewnym momencie Aleksander Kwaśniewski oświadczał, że się wychował na tej kulturze paryskiej, więc ja polecam, żeby się wychowywać nie tylko na kulturze, ale także na tym, co Jerzy Giedroyć wcześniej pisał. Jeszcze raz cytuję: każdy oddział tej młodzieży mocarstwowej musi mieć strzelnicę. Jerzy Giedroyć, rok 1931. Kościół ma zapewnić kręgosłup moralny, szkoła wiedzę i tożsamość, strzelnica wykształcić umiejętności, które mogą się przydać w razie jakiegoś zagrożenia, zawieruchy historycznej. Nie w razie, bo to jak pan tak mówi, to z tego wynika, że w tej chwili to, wie pan, jest ładna pogoda. No właśnie, chciałem tak tutaj przejść do tego zdania, które pan powiedział, że trzeba odzyskać nasze państwo. Dla części z naszych słuchaczy, no ja się zgadzam z tym, z tą tezą całkowicie, ale dla części naszych słuchaczy nie będzie ona zrozumiała. To my nie mamy własnego państwa? No, proszę panów, proszę państwa, mamy atrapę państwa polskiego. Mamy atrapę państwa polskiego, dlatego że umówmy się, że jest jakieś podstawowe minimum, które państwo powinno spełniać. Ja sądzę, że takim minimum jest przynajmniej zapewnienie biologicznego przeżycia osób, które stoją na państwa czele. Otóż to minimum nie zostało spełnione. 2,5 roku temu prezydent Rzeczypospolitej razem z setką osób pierwszych i drugich w państwie zginęli, czy to w Smoleńsku, czy to w jakimś innym, na razie jeszcze nieustalonym miejscu. Fakt jest taki, że nie było służb, nie było wojska, nie było policji, nie było bezpieki, nie było władzy administracji, która by temu chciała zapobiec. Mam nadzieję, że dożyjemy takiej chwili, że współuczestnicy tej zbrodni, a także ci, którzy byli za małymi pionkami, żeby ich dopuszczono do etapu planowania, ale następnie zostali żyrantami kłamstwa smoleńskiego, że oni staną przed sądami. Mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że szczęśliwie dożyje takiego momentu Donald Tusk, prawda, który jako jeden jedyny świadek może nam opowiedzieć, o czym rozmawiał z prezydentem Putinem na molo w Sopocie w 2009 roku, więc zalecam nowennę o jego zdrowie i bezpieczeństwo, żeby można go było, Donalda Tuska, postawić kiedyś przed sądem i posadzić do więzienia, jeśli nie postawić pod ścianą. Ale póki co państwa polskiego nie ma. Na narodu czele stoją ludzie, którzy zaangażowali się, jak właśnie Donald Tusk, który nagrodził awansami wszystkich, którzy dopuścili do śmierci prezydenta, jak Bronisław Komorowski, który podżegał do tego zabójstwa, jak pani marszałek Kopacz. Przypominam, że marszałek Sejmu to jest osoba, która przejmuje funkcję prezydenta, gdyby ten był niedysponowany. Otóż ona publicznie kłamała w sprawie śledztwa w tej smoleńskiego. No to na to nie trzeba specjalnych paragrafów, to po prostu jest wprowadzanie w błąd wymiaru sprawiedliwości, to jest utrudnianie śledztwa. Ci ludzie powinni, gdyby było normalne polskie państwo, powinni siedzieć. No ale na razie to oni stoją i to stoją na narodu czele. Poza tym mamy tutaj żerowisko niebieskiej i zielonej bezpieki, czyli kontynuatorów tej jednej mafii bezpieczniackiej, z którą właśnie kiedyś tam pan Eugeniusz Smolar się związał.
to jest głównie ów departament pierwszy, czyli ludzie w rodzaju generała Czempińskiego. Już w tej chwili na tamtym świecie jest pan generał Petelicki, także do tej mafii kiedyś należący, ale oni są, jak sądzę, w tej chwili ich akcje niżej stoją, natomiast generalnie niezakłócone jest funkcjonowanie tej mafii zielonej, czyli bezpieki wojskowej, reprezentowanej przez takich jegomościów jak pan generał Dukaczewski, już niby w tej chwili nie pełniący żadnych kluczowych funkcji, ale przecież ciągle istotny nie tylko jako komentator życia publicznego. No to są ludzie, którzy byli ręcznie, imiennie, osobiście wybierani i dysponowani na te stanowiska, na których wylądowali, przez Wojciecha Jaruzelskiego z Czesławem Kiszczakiem, którym wprawdzie, jak słyszę, już zdrowie nie dopisuje tak za dawnych lat, ale ich wpływ na życie publiczne w Polsce okazuje się przemożny. Kto to natomiast są Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak? No to są Sowieci w Polsce, to są reprezentanci obcego mocarstwa, obcej racji stanu. Proszę wyciągać z tego wniosek, z tego, że się nie udało ich skutecznie osądzić przed sądami III Rzeczypospolitej. No to znaczy, że racja stanu, której oni tutaj służyli na naszym odcinku, że ta racja stanu przebija rację stanu Polski. Dlatego, że gdyby istniało państwo polskie, no to taki stan rzeczy nie byłby tolerowany. A wracając jeszcze do tematu szkół, jak tutaj powiedzmy tak cofnę trochę rozmowę, to czyli jest pan jakby za likwidacją kuratoriów i wszelkiej władzy centralnej nad tymi szkołami, Ma się rozumieć, Polacy nie gęsi i naprawdę dadzą sobie radę. To komuniści tak się zawsze przechwalali, no ale myśmy przecież zlikwidowali analfabetyzm. No zawsze tak się przechwalali, jakby Polacy po wojnie nie wysyłali dzieci swoich do szkół i na uniwersytety, gdyby nie niewola sowiecka, prawda? No Polacy bez wytycznych z góry dadzą sobie radę. Oczywiście niektórzy reagują na to z przerażeniem, że to się im coś zabierze, że oni coś stracą, jak nie będzie ministerstwa w Warszawie. Ta sprawa ma dłuższe tradycje, dłuższe korzenie. Ja tutaj nie jestem, nie ma czasu pewnie, żeby wyłożyć całą tę historię, ale zapewniam Państwa, że ten wynalazek z piekła rodem, jakim była Komisja Edukacji Narodowej w XVIII wieku, z której to tradycji się wywodzi właśnie scentralizowane, zetatyzowane szkolnictwo, nie było celem tego projektu uszczęśliwienie Polaków i zapewnienie trwałego bytu Polsce, bo się też zresztą później polska państwowość nagle skończyła. Ale było to narzędzie powołane do walki z polską tradycją, a przede wszystkim z Kościołem katolickim. Polska odgrywa ciągle, ma znaczenie na scenie, nie bójmy się tego słowa, globalnej, o tyle, o ile Kościół katolicki nie jest tutaj jeszcze doszczętnie wyniszczony i nie jest całkowicie zepchnięty do narożnika. To dlatego na Polskę spadają nieustannie rozmaite ciosy i klęski, że jesteśmy na tej linii frontu. Chociaż nie jesteśmy tak wierni i tak dzielni, jakby to nam przystało, no ale ciągle jeszcze katolicyzm w Polsce istnieje, ma się tradycja katolicka odradzająca się stosunkowo nie najgorzej, mówię stosunkowo, czyli jak porównać to z innymi pustyniami cywilizacyjnymi na tym świecie, no więc tego trzeba się trzymać i trzeba mieć świadomość, że póki na tym froncie jeszcze trwamy w okopach, no to nie może być lekko. To nie może być lekko, ale też nie należy się łudzić, prawda, że z tym światem się da jakoś ułożyć, że właśnie jak tak miło sobie porozmawiamy, to nam dadzą spokój, prawda? No nie dadzą nam spokoju, póki
póki tego nie wyrwą z korzeniami, żelazem nie wypalą rozpalonym, a to by oznaczało, że Polska się skończy, bo straci całkowicie swoją tożsamość, która przecież właśnie została nam darowana, została w nas wszczepiona przez Kościół katolicki. Kto inaczej, do jakiego stanu dąży świat i jakie siły tym rządzą, że spadają na nas między innymi konsekwencje za to, że jeszcze stosunkowo się trzymamy jako cywilizacja, resztki cywilizacji? Proszę pana, no co tym światem rządzi? Na szczęście rządzi Pan Bóg tym światem, to po pierwsze, prawda? Jan Paweł II, fajny cytat, Bóg jest Panem historii i tego się trzymajmy. To komuniści, natomiast jak Gomułka, poprzednik tego Gierka, którego tu macie w tej fajnej czołówce swojej dźwiękowej, Gomułka powiedział, władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy. No wszyscy komuniści, to znaczy ci wszyscy kolektywiści, oni zawsze myślą, że coś jest na zawsze, prawda? Zawsze budują tę jakąś trzecią Rzeszę tysiącletnią, czy budują Unię Europejską, która będzie wiecznie trwała i hucznie zapowiadają, jak to dogoni i przegoni Stany Zjednoczone. Te Stany Zjednoczone też dzisiaj, no przesadziłbym, jakbym powiedział, nie lepsze, no bo tam jest ciągle wiele jeszcze do stracenia, bo tam jest po prostu dużo fajnych, wolnych ludzi w tych Stanach Zjednoczonych. Natomiast rząd federalny amerykański kolejną wieżę Babel buduje, prowadzi wojny straszne. No i my gdzieś tam jesteśmy zaprzęgani co i rusz do tego rydwanu. Aktualnie państwo położone w Palestynie usiłuje zaangażować Imperium Amerykańskie do tego, żeby stoczyło wojnę perską, w której my też już właściwie bierzemy udział, no bo nasze samoloty tam poleciały na manewry i w ogóle. No więc Pan Bóg jest Panem historii, no ale działa w świecie jego osobisty, największy nieprzyjaciel. No i on sobie znajduje tutaj chętnych, którzy tworzą różne czarne kościoły, w których się różne czarne msze odprawia. No i to też nie jest nic nowego, ani nic nieoczekiwanego. Chodzi tylko i aż o to, żeby w tych bitwach, a zwłaszcza w tej ostatniej bitwie, która się ma rozegrać kiedyś tam, prawda, nie wiadomo, czy w przyszły piątek, czy za lat 100, czy 1000, czy 100 tysięcy. Nie wiadomo, ile świat będzie trwał, ale w tej ostatniej bitwie chodzi o to, żeby po stronie osobistego nieprzyjaciela Pana Boga nie znaleźli się jacyś niedoinformowani w porę Polacy. Prawda? O to nam chodzi, żeby Polacy przynajmniej byli dobrze poinformowani. Jak którzyś Polacy do tego obozu przeciwnego tam zechcą się przypałętać, no to żeby potem nie mówili, że nie wiedzieli. Żeby potem nie mówili, że nie wiedzieli. No a w tym obozie, któż tam jest? No zawsze są potrzebne trzy kategorie złoczyńców. To musi być zawsze banda trojga. Musi być zawsze jakiś doktor Frankenstein, który może nawet jest i szalony, ale całkiem nieźle kombinuje i potrafi uszyć jakiegoś potwora z odpadków, ale nie potrafi go wyprodukować masowo, jeżeli nie znajdzie jakiegoś Rockefellera, żeby mu zafundował taką masową produkcję. A teraz nawet jak mamy doktora Frankensteina i jakiegoś Rockefellera, który mu to sfinansuje, no to potrzebny jest jeszcze trzeci. Podkreślmy, że najczęściej państwowy jest ten Rockefeller, bo to... No więc to właśnie usiłuję tutaj dopowiedzieć, że potrzebny jest trzeci złoczyńca do tej szajki, to jest władza ludowa. Władza ludowa, która ekstrawaganckie pomysły szalonego naukowca, sfinansowane przez jakiegoś dobroczyńcę ludzkości, podniesie do rangi prawa stanowionego. I to z taką bandą trojga mamy zawsze do czynienia. Jakie są elementy, będę dopytywać, główne składowe antycywilizacji tego długotrwałego procesu niszczenia starego porządku w kontekście ostatnich wydarzeń, czyli wprowadzenia GMO i obowiązkowych, kolejnych obowiązkowych szczepionek,
Jakie to są jeszcze elementy? Jakie... Zawsze, żeby zbudować nowego człowieka, a każda wieża Babel wymaga szeregów takich nowych ludzi, prawda? Takiej armii klonów najpierw trzeba, żeby wieżę Babel budować. Otóż, żeby nowego człowieka zbudować, jak to zapowiada z jednej strony właśnie Sowiet ten czerwony i Sowiet ten brunatny i ten zielony, czy nie wiem jakiego koloru tam Eurokołchos, oni zawsze mówią, że tu trzeba mentalność ludziom zmienić. Otóż, żeby to się udało, to trzeba wyrwać człowieka z jego naturalnego środowiska. Żeby był nowy człowiek, no to trzeba zlikwidować te okoliczności, w których ten stary okropny tam, prawda, reakcyjny się chowa. Jakie to są naturalne środowiska, jakie są naturalne kręgi, w których się człowiek kształtuje, wyrasta. No to jest przede wszystkim rodzina, naturalna, prawda, przyrodzona społeczność, w której lądujemy i jej nie wybieramy, tylko po prostu w niej dorastamy. Po drugie to jest naród, a po trzecie to jest kościół, religia. I teraz w te trzy kręgi naturalne, w których się człowiek chowa w sposób naturalny, nowy wspaniały świat wali, bije, tak, tłucze w rodzinę, w naród i w kościół. I wszystko, co się z tymi trzema kojarzy, prawda? To wszystko musi być zohydzone, rozwalone, zdewastowane po to, żeby człowieka wyrwać i żeby mu właśnie mózg i serce przemacerować i wyprawić go na jakąś wojnę czy na jakąś wielką budowę socjalizmu. I tego jesteśmy świadkami. A oczywiście to, że nas stresują, że nam każą się szczepić, że dbają o to, żebyśmy żarli nawet to, co tam będzie zaprojektowane w jakichś laboratoriach, to jest, powiedziałbym, taki już dodatek. No, byłem znowu kilka tygodni temu z drugiej strony globusa i tam na lotniskach obserwowałem te. Z wielkim smutkiem obserwowałem, bo miałem szczęście widzieć jeszcze Stany Zjednoczone Ameryki Północnej jako relatywnie całkiem wolny kraj wolnych ludzi, kiedy to się do samolotu wsiadało jak do autobusu na wiejskim przystanku. No a teraz te kontrole, te rewizje i podam jeden szczegół taki w moim mniemaniu zabawny. Na lotnisku w Chicago takie kolejne tabliczki, na których jest napisane: tutaj zdejmiesz buty, tutaj kurteczkę, tutaj wypakuj iPoda i telefonik, tu pasek ściągnij. I na końcu taka ostatnia tabliczka: jeśli masz powyżej 75 lat, to nie musisz zdejmować kurteczki. No w moim mniemaniu wynika z tego takie no, jawne przyznanie się przez system, że to jest tresura. Że to jest pic na wodę, fotomontaż, prawda? Akurat moi kochani rodzice należą do dwóch z tych kategorii wiekowych, tak? Jedno przekroczyło ten wiek, a mama jeszcze nie. No więc cóż to, jedno się nadaje jeszcze na terrorystę, a drugie nie. Tresura. Myślę, że chodzi przede wszystkim o tresurę i no cóż, no, mogę tylko upraszać, namawiać, polecać, żebyście się Państwo nie dawali poddawać takiej tresurze. To znaczy ma się rozumieć, że jak usiłujemy wsiąść do jakiegoś samolotu, to musimy tę kurteczkę zdjąć, ale chodzi o to, żeby do tego nie dorabiać teorii. Żeby nie być chętnym, żeby nie być żwawym, takim chyżym, chętnym uczestnikiem tego obłędu, który nam się tutaj proponuje. Przeciwieństwem tresury jest wolność, ale wolność jak rozumiana? Dalej, przeciwieństwem antycywilizacji jest cywilizacja. Jak do niej dążyć, to o to już pytaliśmy i to jest ten program. Panowie, kościół, ale szkoła, jaka? Strzelnica. Tak, wszystko ale jaka? Piekamy. Ale jeszcze no. Trzeba utrzymać tę strzelnicę i tę szkołę. No jasne, to tam napomknąłem, że tak. Muszą Polacy mieć swoje pieniądze, prawda? Tak. Czyli nie było jak, ale jaka powinna być?
Nie mogą Polacy być chłopami pańszczyźnianymi, przywiązanymi do 10 kredytów i zadłużonymi na następne pokolenia. Z tego się trzeba jakoś uratować. No myślę, że szara strefa to jest świetny wynalazek i po prostu jeśli państwo możecie zachować jakąś złotówkę dla własnych dzieci, a nie oddać Lewiatanowi, to róbcie bez skrupułów to róbcie. Tak. No bo oczywiście jak nie mamy własnych pieniędzy, no to możemy sobie pogawędzić, ale niewiele więcej, prawda? Niewiele więcej, nawet tej strzelnicy nie zbudujemy. A jeszcze o tej strzelnicy, o tym strzelaniu, bo to parę razy takie się ujawniło nieporozumienie, że popadać ktoś może w takie mylne mniemanie, że ja tu namawiam do jakiejś wolnej Amerykanki, jakichś samosądów. Nie, ja nie namawiam do samosądów, ja namawiam do sądu. Ja namawiam do profesjonalizmu. Nie namawiam do jakiegoś amatorskiego bezchołowia. Nie namawiam do zbrodni, tylko namawiam do karania zbrodni i to z mocy prawa. Z mocy prawa. A więc nie opowiadam się za bezprawiem, tylko za prawem konsekwentnie stosowanym i surowo odmierzanym. Za tym się opowiadam. A strzelanie na strzelnicy, spójrzcie panowie na to jeszcze w ten sposób. Tu się odwołam do przykładu. Jakiś czas temu opowiedzieli mi dobrzy ludzie w mieście Ostrołęka, że tam założyli gimnazjum klasyczne właśnie w ramach zakładania własnej szkoły, a nie czekania, że nam z Warszawy Polskę przyślą listem poleconym, bo nic takiego się nie zdarzy. Więc założyli gimnazjum klasyczne, no i tam uczą dzieci, uczą i tych języków klasycznych, i logiki, no i nawet w pewnym momencie lekcje kaligrafii w tym gimnazjum urządzili. I cóż się okazało? Okazało się, że od kiedy się dziadka szkolna kaligrafii uczy, to ma lepsze wyniki z matematyki. Prawda? Ciekawa sprawa. Otóż ja tak patrzę na strzelectwo, że strzelectwo nie dla samego strzelania, prawda? To jest po prostu szkoła odpowiedzialności, kształcenie wewnętrznej równowagi i powagi w podejściu do materii ożywionej i nieożywionej. Także przypisuję tutaj nauce strzelania różne inne potencjalnie ożywcze i zbawienne efekty. Ważne, żeby to było międzypokoleniowe, żeby na tej strzelnicy się spotkał i Polak, który pamięta jeszcze jakąś, może daj Boże, Polskę prawdziwą i taki Polak, który się urodził już w tym naszym post-PRL-u i w związku z tym wszystko, co wie, no to może wiedzieć z drugiej czy z trzeciej ręki. Najlepiej, żeby oni się na tej strzelnicy spotykali. Jak się Polacy spotkają, to pogadają. Jak pogadają, to może coś ugadają, może jakiś kawałek Polski z tego wyniknie, ale nie jest to w moim mniemaniu żadna recepta jakaś, która by mogła, powinna być widziana jako recepta cudowna, prawda? To nie będzie droga na skróty, to musi wszystko potrwać, prawda? Wino musi dojrzeć. Cały czas mówimy, jak odzyskać cywilizację, ale właśnie chciałem dopytać, jaka winna być, do jakiego ustroju społecznego, politycznego i gospodarczego powinniśmy dążyć? Panowie, ja jestem za wolnością. Ja jestem za wolnością i w związku z tym sądzę, że demokracja to jest taki przykry, głęboko niestety zakorzeniony w polskich elitach przesąd. Ja osobiście modlę się o powrót króla. Marzę o tym, żeby umrzeć jako poddany, a nie jako obywatel. Tu przytoczę bom od Janusza Korwin-Mikke, który kiedyś zapamiętałem, że kto to taki obywatel? Obywatel to ktoś, kto permanentnie się musi obywać bez wszystkiego, co elementarnie potrzebne do życia. No więc ja obywatelem być nie chcę, ja bym wolał być poddanym, a zatem modlę się o powrót króla. Modlę się wedle tego, jak mi tradycja katolicka podpowiada. Sądzę, że to właśnie tradycja katolicka, tradycja przez duże T pisana, że ta tradycja to jest generator cywilizacji.
że jeżeli się od tego nie zaczyna, to się donikąd nie dojdzie. Sądzę, że jeśli nawet ktoś Kościoła katolickiego nie kocha szczerze, to jeśli nawet tylko chłodnemu intelektualnemu namysłowi podda te sprawy i przyjrzy się dziejom Polski tysiącletnim, no to nie może tej prawdy zanegować, że cywilizację podarował Polakom Kościół katolicki, że bez tego po pierwsze by nas nie było, po drugie no, bylibyśmy kimś, z kim chyba nie bardzo chciałbym się zadawać. Patrzcie Państwo na naszych sąsiadów, na tych, którzy właśnie się niestety wyspecjalizowali w zamordyzmie. Prawda? Czy to Prusacy, którzy po rewolucji protestanckiej zakreślają swoim aspiracjom horyzont wyznaczony przez Fryderyka czy Bismarcka, czy to Rosjanie, oczywiście tak zdziesiątkowani i tak zmaltretowani przez Bolszewię, no ale jak już wychylają głowę z tego szamba, no to niestety właśnie błędy schizmatyckie też nie pozwalają im się w pełni wyzwolić. To są dwa systemy, w których został zapomniany, czy też brutalnie zniszczony ten fundamentalny dla naszej cywilizacji podział. Podział na władzę świecką i władzę duchowną. Tylko Kościół katolicki, ten wynalazek cywilizacyjny dokonany przez samego Zbawiciela, przypomnę to sformułowanie, tak, co cesarskie cesarzowi, Bogu co boskie, to jest fundamentalny wynalazek, którego nie czyni żadna inna cywilizacja, nie dokonuje, a tylko Kościół katolicki ten wynalazek kultywuje. Ten wynalazek, że mianowicie właśnie nasi pasterze, duszpasterze nie są naszymi władcami, a nasi władcy nie są bogami słońcem, prawda? Otóż zarówno prawosławie, jak i protestantyzm ten wynalazek wyrzucają, niszczą, zapominają o nim i stąd różne zgubne konsekwencje, prawda? Więc myślę, że Polacy, którzy, mimo że rewolucja protestancka także i wśród nas poczyniła straszliwe spustoszenia, niedocenione właściwie przez polską historiografię i rewolucja husycka i potem rewolucja luterska, ale Polacy ciągle jeszcze zachowali jakiś wewnętrzny balans w tych sprawach i dlatego właśnie mają w gruncie rzeczy całkiem nieźle to sobie potrafili zbilansować w tym życiu swoim publicznym, póki sami się rządzili. Otóż niechaj się z powrotem sami rządzą, ale niech nie zapominają o tym, skąd się wzięli, jaki jest generator prawdziwej cywilizacji i jakie błędy zagłuszają, tłumią działanie tego generatora. I mamy telefon. Dzwoni Mariusz. Cześć, Mariusie. Cześć i czołem. Dobry wieczór. Dobrze mnie słyszycie? Tak. Tak, tak, nawijaj. Więc chciałem się odnieść do pańskiego, to było bodajże Szkoła Strzelnica Kościół. W odwrotnej kolejności, proszę pana, to bardzo istotne. Strzelnica. Kościół, Szkoła Strzelnica. Aha. No więc może trochę nie po kolei, ale na przykład mówi pan, że tam ludzie muszą się spotkać i pogadać na strzelnicy, więc takie pierwsze pytanie, jakie mi przyszło do głowy, to a dlaczego nie w pubie przy piwie? Proszę pana, wspomniałem, zdaje się, że to jest optymalnie, jak mamy strzelnicę o ścianę z piwiarnią. Sądzę, że alkohol to jest wspaniały dar boski i że on również ma do odegrania rolę cywilizacjotwórczą. Ważne tylko, żeby zachować właściwą kolejność, prawda? Znaczy, ja bym tam alkoholu ze strzelaniem nie łączył, więc, ale jak pan woli. Pamiętajmy, proszę pana, że najpierw tę paczkę tam wystrzelajmy do tarczy, a dopiero potem pokichnie, a nie w odwrotnej kolejności. No trochę ma to sens, tylko czy dla obronności kraju ma na przykład sens takie, prawda, strzelanie z karabinów, może sensowniej pójść na jakiś kurs programistyczny i, prawda, wojnę elektroniczną się bawić. Proszę pana,
proszę pana, wiem skądinąd, że Polacy także i w językach cybernetycznych nie mięsi świetnie sobie radzą i gdyby była poważna Polska, no to ona takie wojska informatyczne także będzie miała, prawda? Już coś tam się organizuje, no ale mój Boże, komu to służy? Czy to służy obronności kraju, czy bardziej służy inwigilacji obywateli. Ja proszę pana sądzę, że oczywiście technika pola walki w XXI wieku może być bardzo rozwinięta, ale jakby nie była dobra kondycja materialna narodu polskiego w przyszłości, to koncepcja nasza obronna nie może polegać wyłącznie na kupowaniu elektronicznych zabawek i drogich sprzętów. Ja życzę polskiej armii, polskiemu lotnictwu, żeby miało pan 150 takich F-18. A nie sensowniej, zamiast bawić się w takie konkretne szkolenia, po prostu szeroko zakrojona wolność w kwestii dostępu do broni palnej, w sensie, że jak sobie chcesz, to proszę tutaj filament, wydaję pozwolenie i sobie kup. Uzupełnia pan mój wywód, dlatego że ma się rozumieć, że przeszkody... Znaczy nie, bo ja chciałbym jedną rzecz, że czy takie na szeroką skalę szkolenie jakby rekruta jest potrzebne w tym kontekście? O to chcę zapytać. Ja nie przypominam sobie, żebym mówił o szkoleniu rekruta na szeroką skalę. Ja mówię o potrzebie popularyzacji umiejętności posługiwania się bronią palną. Sądzę bowiem, że jakakolwiek byłaby koncepcja obronna państwa polskiego, to musi ona się opierać na obronie terytorialnej. Musi się opierać na takiej konstatacji, że wprawdzie może nam się nie udać zapobiec obcej inwazji, ponieważ leżymy na takim kawałku globusa, że to jest trudna sprawa, nie da się takich zasieków postawić na granicach. Chodzi o to, żeby ewentualna okupacja, ewentualny zamach na jakikolwiek kawałek terytorium polskiego, żeby w tej perspektywie ujawniało swoją nieopłacalność. Dobrze, to kolejny punkt, szkoła. Pan jest za szkolnictwem takim bardziej prywatnym, czy bardziej państwowym, systemowym? Proszę pana, prawda jest taka, że władza ludowa, jak ma w ręku takie narzędzie, jak Ministerstwo Edukacji, to wykorzystuje to narzędzie głównie do konformizowania kolejnych pokoleń względem systemu, który obowiązuje. Wbrew pozorom szkolnictwo państwowe nie zajmuje się propagowaniem rzetelnej wiedzy w pierwszej kolejności, tylko w pierwszej kolejności uczy, wdraża do tego, żeby być lojalnym uczestnikiem tego systemu. I jestem za wolnością, więc jestem za dywersyfikacją. Jestem za tym, żeby każdy tam swoje dziecko posyłał do takiej szkoły, jaka mu się zamarzy. Tak? No i dobrze, już zakończmy to. Trzecia rzecz, Kościół. A dlaczego nie cerkiew? Ja spróbowałem to oczywiście wielkim skrótem, prawda? To jest czas nasz tutaj ograniczony, więc pan wybaczy, że tego nie ciągnę, ale zwróciłem uwagę na to, że zarówno cerkiew prawosławna, jak i kościoły protestanckie, które nawet zdragam się nazywać kościołami, one zapodziały ten fundamentalny wynalazek, który jest jedną z podstaw naszej cywilizacji. To jest podział rzeczywistości poczesnej na sferę świecką i sferę władzy świeckiej i sferę duchowną, sferę władzy duchownej, prawda? Otóż tam... Jak sądzi pan, że odnośnie tego, co pan powiedział, że z kolei w drugą stronę Kościół katolicki buduje w Polakach taką mentalność trochę feudalnego chłopa, że taki Polak, powiedzmy, narzeka na swojego księdza proboszcza, ale powiedzmy postawi sprawę tak, że nie podoba mi się ten kościół, to ja sobie teraz idę do innego, się przeszczę i tak dalej. Sprawę tak nie stawia, jakby ogranicza się tylko i wyłącznie do narzekania i zawsze jest ten proboszcz, który ma, nie wiem, wiedzieć lepiej, znać się bardziej. To oczywiście później przekłada się na politykę, że prawda jest ten polityk, który ma się znać lepiej, bardziej, jest ojcem narodu i w zasadzie ja coś nie mogę na niego ponarzekać, ale zawsze ktoś ma być mądrzejszy ponade mną i mówić, co ja mam robić.
proszę pana, no istotnie, statystyka taka, że więcej poszło w Polsce do ziemi, do piachu, patriotów, których nie cechowała taka mentalność i zostało całkiem sporo takich, którzy w ten sposób rozumują, że zawsze trzeba mieć jakiegoś pana, że zawsze trzeba być czyimś klientem. No i to obserwujemy na szczytach władzy. Nie ma w tej chwili w Warszawie polityków, którzy by się z Polską już nie pożegnawszy, nie rozglądali się za jakimś panem, tak? Klientelizm obowiązuje w polskiej polityce. No i ja zgodnie, wspólnie z panem kiwam głową i to nad tym ubolewam i to potępiam. Tak, trzeba, żeby Polacy kultywowali to poczucie wolności, które ich kiedyś powszechnie cechowało. Tak, tylko czy mi się wydaje, że właśnie Kościół krzeli takie podejście feudalne do tego? Proszę pana, no tak mogę bardzo krótko powiedzieć, że mam wręcz przeciwne mniemanie, dlatego że Kościół katolicki, niezależnie od tego, jakie tutaj incydentalne przypadki mogą budzić nasze ubolewanie czy nasze pretensje rodzić, Kościół katolicki jest wynalazcą i pielęgnatorem indywidualizmu, tak? Personalizmu, właśnie tej wolności, która się rodzi z zrozumienia i poczucia niepowtarzalności relacji każdego człowieka z jego stwórcą. Każdy człowiek jest stworzony z osobna, każdego Pan Bóg ma na oku i zna po imieniu i włosy na głowie każdego policzone, prawda? I nie stwarza Pan Bóg ludzi na pęczki, na tuziny czy tysiącami właśnie, nie tworzy żadnej armii klonów, tylko każdego z osobna. I takie rozumienie ludzkiego losu, takie rozumienie człowieczeństwa podpowiada mi tylko Kościół katolicki. A zdaje pan sobie sprawę, że większość ludzi w Polsce chodzi do kościoła, bo ich rodzice chodzili do kościoła i bo wszyscy chodzą do kościoła i to nie wygląda jak indywidualizm, powiem w ten sposób. Chwała Bogu, jakby tak każdy z nas musiał od rana samemu rozpoznawać rzeczywistość i się dowiadywać, w którym kościele dzwonią i do którego pójść należy, no to byśmy strasznie dużo życia musieli zmarnować na takie indywidualne rozeznawanie się w sytuacji. Ja Panu Bogu dziękuję, że dostałem mnóstwo z tego, dostałem na tacy, tak, że mi to ofiarowali. Moi święci dziadkowie, moi cudowni rodzice, a także różni inni bliscy i znajomi, którzy mi dali wzorzec. I jestem im dozgonnie wdzięczny, Panu Bogu dziękuję, że miałem na kogo popatrywać, prawda? W którą stronę się zwrócić i drżę na myśl o tym, co by było, jakbym tak musiał wszystko, proszę pana, od zera samemu rozeznawać, no to bym się, do wczoraj bym się nie rozeznał. Ciekawe, bo ja na przykład do tej pory mam za złe moim rodzicom, zwłaszcza matce, wpadanie w poczucie winy z powodu takich tam pierdół, jak nie wiem, nie pójście do spowiedzi, czy nie pójście do kościoła, uważam, że to tak są... Ani o mamie, ani o sakramencie spowiedzi świętej, niech pan tak nie mówi. Wie pan, ja po prostu uważam, że pewne rzeczy w kościele katolickim są strasznie wielką hipokryzją i wręcz obrzydliwe, na przykład dogmat o nieomylności papieża w kwestiach wiary. Proszę pana, czy mamy teraz bity kwadrans na to, żeby porozmawiać o tym? Że nie mamy, ja tylko chcę panu powiedzieć, że jest... Czy mamy teraz na to czas, dlatego że... Oczywiście nie mamy. Że to jest, proszę pana, dosyć to jest taki popularny przesąd, że mianowicie dogmat o nieomylności papieża to jest jakieś katolickie uroszczenie. Ten dogmat stwierdza... Może zacznijmy od tego, co to w ogóle dogmat jest, prawda? Dogmat nie jest to jakiś wynalazek tego czy innego papieża. Nie jest to jakaś myśl, która Ojcu Świętemu przyszła rano do głowy przy goleniu i on coś ogłasza i rości sobie pretensje do nieomylności. Nie. Dogmat jest to pewna prawda, której wyrazistemu, głośnemu, publicznemu sformułowaniu, do sformułowania której skłania Ojca Świętego kwestionowanie czegoś, co, jak
Ojciec Święty rozeznaje, zawsze w Kościele było jasne i nigdy nie budziło wątpliwości. I tak jest z dogmatami, że dopiero wtedy, kiedy się pojawia ktoś, kto oświadcza, że 2 i 2 nie jest 4, no to wtedy Stolica Apostolska musi to wyraźnie ogłosić. Ale to nie są nowe wynalazki, tylko to jest wskazywanie, proszę pana, tych elementów tradycji katolickiej, które od wieku, od początków nigdy nie budziły wątpliwości i nad którymi nigdy nie dyskutowano. Kiedy pojawia się dyskusja, kiedy się zaczyna kwestionowanie praw wiary, no to wtedy od czasu do czasu Stolica Apostolska musi to i ex cathedra ogłosić. I proszę pana, wyłącznie temu ogłaszaniu ex cathedra... Ostatnią rzecz, bo jest będę schodził ze Skype'a. Wyłącznie temu ogłaszaniu ex cathedra przez Ojca Świętego praw wiary przypisuje się nieomylność. Ostatnia rzecz, mianowicie często mówi się o porównaniu protestantów do katolików, że protestanci mają takie podejście, że Bóg pomaga silnym, a katolicy takie, że Bóg pomaga słabym, przez to kraje protestanckie właśnie się budowały siłę i bogactwo, a z kolei z katolikami to jest tak, że jak im się źle dzieje, to zamiast coś z tym zrobić, to prawda, kwękają, nic nie robią, się modlą i liczą, że nic nie robią. A Malta albo Liechtenstein, no to bardzo biedne kraje. Albo Bawaria w Niemczech, ale odpowiedź. Dobry, ja się rozłączam. Dzięki proszę za pana, telefon. To jest jeden z takich antykatolickich przesądów, które się utrwaliły w historiografii, że właśnie mianowicie to protestanci mieliby być wynalazcami kapitalizmu i przedsiębiorczości. Proszę zwrócić uwagę na to, skąd się wywodzi słownictwo, na przykład terminologia bankowa, którą się do dzisiaj posługujemy. Otóż ona się wywodzi nie z Prus, tylko z Włoch. Tylko z Włoch, ponieważ tam właśnie wolna przedsiębiorczość, której krwiobiegiem jest system bankowy, ona się rodzi jako jeden z cudownych kwiatów cywilizacji chrześcijańskiej, katolickiej, a jakże europejskiej. A zatem proszę nie zdawać się na te utarte stereotypy i proszę nie replikować tych klisz, które są powielane, no cóż, no przez tych, którzy Kościoła katolickiego nie kochają i szukają, nie kijem go to pałką, szukają różnych sposobów, żeby Kościół katolicki czy to ośmieszyć, czy obrzydzić, czy też zasiać jakąś wątpliwość co do jego misji i co do sensu jego istnienia, jego dużą literę. I mamy kolejny telefon, tym razem... Halo, halo? Jestem też. Proszę, żebyś przyciszył radio. Bo się odbija w słuchawce i tutaj słyszymy echo. Bardzo słabo słyszę i prawdę mówiąc z tego, co zostało do tej pory powiedziane, niczego nie zrozumiałem, więc bardzo proszę... Nie, bo to radio leciało. Powtórkę. Tak, tak. Witam, mogę? Tak bardzo teraz proszę. Doskonale pana słyszę. Dzień dobry, bo ja dzwonię, bo już tak ciężko się dosyć słucha tego, że Kościół katolicki to właściwie wszystko w Europie stworzył. No więc po pierwsze zacznijmy od tego, że cywilizacja łacińska powstała w Rzymie i w Grecji jeszcze przed powstaniem chrześcijaństwa, więc no to po pierwsze. To od razu mogę powiedzieć, że jest błędne, ale kontynuuj. Tak? I też się składa chociażby jeszcze z prawa rzymskiego czy z filozofii greckiej. A Kościół katolicki na przykładzie to był taki przykład, powiedzmy, templariuszy i dla mnie to jest reprezentatywny taki, powiedzmy, że po prostu no największy sojusznik praktycznie templariusze. Potem, kiedy zbyt bogaci się stali, no to po prostu się umówili z królem Francji, spalili templariuszy i się podzielili majątkiem. No i to jest, to taka polityka zawsze była tak naprawdę. Więc co ja na to?
Proszę pana, jestem wielkim fanem prawa rzymskiego i filozofii greckiej, może niewytrawnym, ale jakimś tam dyletanckim znawcą. I proszę pana, no taki mały figiel, że nic byśmy nie wiedzieli ani o jednym, ani o drugim, gdyby nam tego Kościół katolicki nie przechował. Gdyby to pracowici mnisi, głównie irlandzcy notabene, w tych wiekach ciemnych, kiedy się zawaliła cywilizacja rzymska pod własnym ciężarem, gdyby oni tam gdzieś w tych klasztorach chrześcijańskich, gdyby tego wszystkiego nie gromadzili, nie spisywali, nie kopiowali, to byśmy nie mieli bladego pojęcia o skarbach tamtej cywilizacji. Więc oczywiście tak, proszę pana, tak, no właśnie Kościół katolicki przechowuje to, co najbardziej wartościowego z pnia ludzkości wyrosło, te wszystkie cuda i skarby cywilizacji. Z templariuszami, proszę pana, no to właśnie świetny przykład na to, cała ta historia z rozgromieniem zakonu templariuszy przez króla Filipa Pięknego. No, to jest świetny przykład na to, do jakich tragedii i dochodzi, jakie fatalne może mieć następstwa zaburzenie, zakwestionowanie tego podziału, który cywilizacja chrześcijańska co do swojej istoty właśnie przechowuje, podziału na władzę świecką i władzę duchowną. Kiedy jedna się za bardzo miesza w sprawy drugiej, no to dochodzi do różnych często również i bandyckich napaści i fatalnych i wcale niezbożnych konsekwencji. Więc patrzmy na to w ten sposób, że sprawa zakonu templariuszy bynajmniej nie stanowi o normie chrześcijańskiej czy katolickiej, natomiast jest jednym z przykładów na to, do czego dochodzi, kiedy ta poddawana nam przez Kościół katolicki norma nie jest przestrzegana. No, mi się wydaje, że tam powód był bardziej błahy, mianowicie król Francji był mocno zadłużony u templariuszy. No właśnie. Chyba to raczej po prostu o pieniądze chodziło. No właśnie. Chodziło o pieniądze i król był na tyle silny, żeby wpłynąć także i na decyzję Stolicy Apostolskiej. Jest spór między historykami co do tego, czy ta decyzja o kasacie zakonu, czy ona była uzasadniona, czy nieuzasadniona, czy były prawne, czy inaczej, czy użyte wtedy wykorzystane dowody, czy były li tylko pretekstami, czy było też coś na rzeczy, czy rzeczywiście w klasztorach templariuszy dochodziło do jakichś strasznych wynaturzeń i uchybień regule zakonnej. Jest spór między historykami i ja tego sporu nie rozstrzygam, nie mam tutaj kompetencji w tej sprawie. Natomiast stanowczo się sprzeciwiam traktowaniu tej historii jako jakiegoś zobrazowania normy, którą Kościół katolicki by proponował, bo tak nie jest. A właśnie moim zdaniem jest. Bo to jest po prostu, że zawsze na pierwszym miejscu są pieniądze. Zawsze na pierwszym miejscu pieniądze. A dziękuję, to tyle z mojej strony. Proszę pana, a pan tak bez pieniędzy się obywa. Rozumiem, że żyje pan powietrzem i pan nie potrzebuje ani wypić, ani zakąsić, ani nie potrzebuje pan dachu nad głową. No, napisane jest, godzien jest robotnik zapłaty swojej i chodzi tylko o to, żebyśmy my, tym robotnikom pańskiej winnicy, którzy dla nas pracują, żebyśmy to my o nich zadbali, żeby nie musieli czuć się zagrożonymi, niepewnymi, żeby nie musieli szukać tych niezbędnych do funkcjonowania doczesnego pieniędzy na sposoby, które może im czasami byłyby niegodne czy niewłaściwe. No i tutaj już przed chwilą odłożyłem niestety naszego słuchacza. Telefonów dalszych nie ma, a godzina minęła, więc będziemy kończyć. Jakie słowo podsumowania mógłby nam pan zaproponować, czy ideę, która mogłaby nam, prawda, umilić sen czy wieczór i najbliższe dni?
Proszę pana, jakbyśmy tak dłużej o ideach porozmawiali, to nikt by nie zasnął i albo jakieś koszmarne sny by się śniły. No ponieważ ta godzina się już kończy, myśmy tu sporo o ideach, prawda, mówili, to ja jednak proszę pozwolić, wykorzystam tych parę minut na, nie ukrywajmy tego, taką autoreklamę. Ja po prostu bardzo chciałbym nie wychodzić tylko na jakiegoś albo z jednej strony ponurego kryminalizmu, o którym tutaj Gwiazda Śmierci pisze, że bardzo jest złym człowiekiem, ani też nie chciałbym pozować na jakiegoś ideolo. No po prostu jak mnie kto pyta, to się dzielę moimi poglądami. Tak, tak, owszem, no tak, tak myślę o świecie, jaki jest i jaki być powinien. Natomiast na co dzień to bywam reżyserem. Od czasu do czasu udaje mi się zrobić jakiś film i teraz właśnie mi się udało, więc chcę zaprosić, korzystając z tej okazji. 3 grudnia będę pokazywał we Wrocławiu dwie pierwsze części filmu dokumentalnego Transformacja od Lenina do Putina. Dwie pierwsze z 4 planowanych. No nie wiadomo, czy i kiedy się uda tę pracę dokończyć. 3 grudnia będę mógł to pokazać. No chwała Bogu, właśnie od czasu do czasu jakaś praca twórcza też mi się nadarza, więc żeby nie było, że jestem tylko ponurym gawędziarzem i że się właśnie zajmuję tylko jakimiś bardzo górnymi ideami, tak? Transformacja od Lenina do Putina. Poza tym w tym roku udało mi się skończyć wiosną taki filmik Poeta pozwany o poecie Jarosławie Marku Rymcikiewiczu, który teraz nowy tomik poezji wydał, ale mój film opowiada o jego procesie z Gwiazdą Śmierci, procesie, który trwał dość długo i właśnie wiosną się skończył. A może jeszcze gdzieś tam leży w kiosku, to zerknijcie państwo do ostatniego wydania Gazety Polskiej. Dołączony został mój film Eugenika w imię postępu. Serdecznie zapraszam. Może kogoś ten film jakoś strasznie zirytuje, ale obiecuję, że nie zanudzi przesadnie. Obiecuję, że nie zanudzi. I my to możemy potwierdzić, że jest to film znakomity. Proszę mi to dać na piśmie. Mogę na piśmie osobiście. Tu jeszcze w sumie wracając do czata, bo tu parę osób trochę zawiedzionych jest, że tak tematy gospodarcze zeszły na boczny plan. Bo w sumie tak wszyscy drążą w kółko religijne tematy, co dzwonią, a liczyłem, że też ktoś zadzwoni w tematach gospodarczych, bo o tym też by pan Braun mógł pewnie dużo powiedzieć. No o gospodarce to panowie, no dżentelmeni o faktach nie dyskutują. Jasna sprawa, że tylko wolność gospodarcza daje człowiekowi wolność, a socjalizm, niezależnie od tego, czy jest brunatny, czy czerwony, czy zielony, czy jest marksizmem w nowym wcieleniu właśnie jakimś eurokołchozowym, to wszystko prowadzi do niewoli. Prowadzi do niewoli, zbrodni, rabunku, nieszczęścia, więc wolność gospodarcza. A państwo nie jest od tego, żeby samemu gospodarować, tylko żeby bronić dobrych, wolnych gospodarzy przed zakusami nieuczciwej konkurencji. Od tego jest państwo. Wszystko inne to są państwowe zmowy kartelowe, takie jak na przykład amerykańska rezerwa federalna, która jest taką mega zmową kartelową, której zawiązanie ma tragiczne i zgubne aż do dzisiaj konsekwencje, nie tylko dla samej Ameryki, ale i dla całego świata. Wolność gospodarcza, wolność ze szczególnym uwzględnieniem wolności gospodarczej. No i myślę, że to jest puenta znakomita i kończymy w takim wypadku. Dziękujemy bardzo serdecznie za rozmowę, to była Dzięki konserwa. Prowadzili Jabolissimus i Kreator, a naszym gościem tak. był Grzegorz Braun. Zostańcie z Bogiem. Dziękujemy. Dobranoc. To wasz wesoły chóry, parytą tendor bas. Kurtyna idzie w górę, lecz już wołają nas.